Hej, witam was serdecznie, z tej strony Viver, a to jest kolejny odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I dzisiaj zrobimy sobie coś z zadań pobocznych. Mamy tutaj sporo zadań, które już straciły swój sugerowany poziom. A więc zajmiemy się w pierwszej kolejności zadaniem Bruch Publiczny. Mamy porozmawiać z łowcami czarownic przy kryjówce Filippy. To jest zlecenie, które dostaliśmy od Radowida. I nawet na które nie mogliśmy się nie zgodzić. Tak swoją drogą, król nie za bardzo mi się podoba. Ma takie jakieś dziwne podejście oraz to całe prześladowanie. Prześladowanie czarodziejek. Okej, dobra, i mamy z kimś tutaj pogadać, tak? Mamy jakiegoś ugrillowanego kolegę. Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden? Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowid. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść ze środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. To chyba klucz. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Okej, tak swoją drogą. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Sądzicie, że Filippa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czas sprawdzić, czy Filippa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Okej, zanim jednak wejdziemy do norki Filippy, rzućmy sobie okiem na ulepszoną zbroję szkoły Gryfa. Statystyki okazały się troszkę lepsze, więc zdecydowałem się pozostawić tą zbroję na Geralcie. No i póki co będziemy sobie je używać. Aż nie wpadnie nam coś lepszego. Okej, dobra. A więc ruszamy zbadać te ruiny. Gdzieś tu musi być mechanizm otwierający drzwi. Ja myślę, że tutaj jest mechanizm. Jeśli jest się sobą, nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Okej, czyli co, portal? Portale, świetnie. Na dodatek chłopcy przy nich grzebali. Działa, to by pomyślał. Nienawidzę portal. Kasia, lotlaki się przesuwają. Dobrze? To sobie piór.
Okej, mamy tu jakiś pierwszych przeciwników. Okej, czy tu gdzieś jakaś wskazówka była? Tak, gdzieś mi coś tu migło, ale chyba to tylko jakieś przewidzenie. Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się prawie spadłem. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Okej, czyli nie igni. Teraz powinno zadziałać. A kinetyczne uderzenie. Cofnij się, nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Taki odważniak. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Tyle cię starcza! Załatwimy to szybko, szybciej, albo boleść. Cholerny mutant! Chcę go żywego! Okej, dobra, musieliśmy tutaj sprać tego łowcę czarownic. Bo był trochę niegrzeczny. Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Drogi. Listy miłosne? Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała darów, tylko korzystała z polimorfii. Okej, rzućmy sobie okiem na ten list miłosny. Thank you.
Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Faktycznie ciekawe. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No się Geralt nachodzi przez te portale. I oczywiście niemiła niespodzianka w postaci Neckerów. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Neckerom. Okej, dobra, to idziemy poszukać tego ogniwa. Ciekawe, dokąd prowadzi. Jest i ogniwo. Okej, niedaleko było to ogniwo. I tylko trzy nekery, to w sumie mnie zaskoczyło. Czyli wespniemy się tutaj i już jesteśmy prawie przy kolejnym portalu. Okej, tam chyba z naprzeciwka. Gdzieś wychodziliśmy. O, chyba tam z góry. Okej, znaleźliśmy buty rębacza. Jakieś szajstwo. Ale sprzedać zawsze można. No i mamy jakiegoś golema. Okej, i tutaj na golemy dobry jest olej przeciwko istotom magicznym. Nie wiem, czy to samo dotyczy się żywiołaków.
Okej, w takim razie zobaczmy. On nas tak od razu podpala. No okej, dopiero teraz dostaliśmy wpis. Zatem ja na temat, że wyjąłaka ognia. Istoty magiczne, tak? Okej, dobra, czyli na przyszłość będzie jakieś doświadczenie. Okej. Okay. Ciekawe, co tu znajdziemy. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Kryształ z megaskopu. Mocno okruszony. Pris będzie wiedziała, co z tym zrobić. Okej, czyli nic więcej chyba tutaj nie znajdziemy. Jeszcze dla pewności się tutaj raz rozejrzyjmy. Okej, to chyba wszystko. Przydałoby się tu jakieś wyjście takie szybsze. Tutaj widzę jakieś światełko, ale chyba tędy nie przyjdziemy. A więc... Ok, w takim razie zrobimy to w tradycyjny sposób.
Okej, okay, mamy dodatkowy portal. I jak się okazało, był to skrót. Nie musieliśmy się tam trudzić poprzez te wszystkie portale. Poszedł sobie. Żyjesz. Znalazłeś coś? Nie twoja sprawa. A bądźmy niemili. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Zapominasz się. Rozkazy zachowaj dla swoich ludzi. Jak sobie życzysz? Brać go! Okej, czyli skończyło się tak, jak oczekiwałem. A raczej tak, jak chciałem, żeby się skończyło, czyli... Nie będziemy wykonywać żadnych poleceń, żadnych rozkazów od króla. No i super. W takim razie udajmy się do Trizy i pogadajmy na temat tego kryształu. Czyli teraz do Trizy, tak, dokładnie. Okej, okay, mamy tutaj świnię z dwoma głowami. Jeszcze się jakiś niedobitek napatoczył. Okej, okay, widzimy, że Trizy nie ma lekko. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Wiesz, może porozmawiamy o czymś innym? Chętnie. Sama miałam to zaproponować. Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił?
Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nim stało. I? Ustaliłeś coś? Schowała się w wielkich ruinach pod Nowigradem. To tam się zaszyła po ucieczce Lokmuin. Chyba przeprowadzała tam jakieś eksperymenty. Może to powie nam coś więcej. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Francesca też się waha. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keire i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do Loży, a Triss... Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale nie uda ci się samej zregenerować oczu. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Okej. Założę się, że Radovid bardzo chciałby dostać ten kryształ. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. Spoko. Okej, czyli w tym momencie powinienem się udać do Radovida, tak? Ale właśnie... Tak, Geralt? O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. No ja bym obstawiał, że to raczej zły pomysł. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Okej, chyba pomożemy Triss, bo... Nie podoba mi się to wszystko. Bo czemu nie? Skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Chyba żartujesz. A tobie kazał przyjść z czerwoną różą? Nie było mowy o kwiatach, ale jeśli chcesz mi jakieś podarować, to nie mam nic przeciwko. To targ rybny, Triss. Mogę ci najwyżej kupić dorodnego sztokfisza. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Okej. Także mamy jedno zadanie do dokończenia i jedno nowe. Związane z Triss. Okej, w takim razie myślę, że możemy tutaj sobie zakończyć odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Hej, hej!